o demonstracjach, o tym, co pod Sejmem, co, co tam, co, co tam siedzi. Koniec świata w Polsce. Koniec świata w Polsce. Radio Konflikta. Koniec się nie pyta. Radio Konflikta. Uważa się, że jest koniec demokracji i koniec wolności, koniec Polski. No to za trzecim, czwartym razem nie robi to wrażenia, więc trzeba tak naprawdę teraz znaleźć jakiś męczennik, tak którzy na przykład dobrym sposobem dostaną. Tak? No taki męczennik nie musiał zostać władzący się pod samochodem, prawda? Wcześniej, tak. Z pierwszego miesiąca do tego młodego człowieka, który położył się na ulicy. Tak, żeby udawać ładnego. Olga Doleśniak, Habczuk. Ksiądz Rydyk zachęca swoje... Zaleca wyższe szkoły, ale ja wiem, tylko z Panem Bogiem Jachwę, bo to wiesz, jak Bóg, że Bóg od ateizmu, jak się idzie strony, to że lepiej, no ale tym Bogiem to jeszcze jest i diabeł z małej litery, także najlepiej iść we właściwym kierunku, w jednym kierunku. No i teraz mówią, że jedna jest prawda, jeden jest Bóg, ale odkryli Amerykę, czyli Amerykę. Odkryli. Radio Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z eskalacją hemoryczną. To było widać także podczas posiedzenia Sejmu, też pod Sejmem. Ale wcześniej zwrócę uwagę na to, że Grzegorz Schetyna, jeden z teraz tych koalicjantów, prawda, Koalicji Obywateli, bo już oficjalnie taki sojusz został ogłoszony, prawda, opozycja parlamentarna, kłopotna parlamentarna, ujawniła się, że są ze sobą razem, ale Grzegorz Schetyna powiedział coś, moim zdaniem, bardzo niepokojącego. Te słowa trochę nam przyśmiały, mam wrażenie. Natomiast Grzegorz Schetyna namawiał na miejscu pod Sejmem, żeby po ich stronie stanęła policja i wojsko. Czy to nie jest groźne? To się mówiło, to Grzegorz Schetyna cały czas lider największej partii opozycyjnej, który ma... Bardzo lubię coś demokracji, dookoła, więc może...
Pędzimy po szczubokach. Tak od 3 do 4 kg. Dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik Szczęgorze. Kłaniam się, panie ministrze, prosto z sali sejmowej, bo dzisiaj Sejm jest centrum debaty związanej z Sądem Najwyższym. Już ustawy o KRS-ie, o zmianie ustroju sądów powszechnych trafiły na biurko prezydenta i czekają na rozstrzygnięcie. Natomiast trwa teraz sprawa Sądu Najwyższego. Na jakim to jest etapie, panie ministrze? Przemawia przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan Dariusz Zawistowski. Dlatego w tle możecie państwo słyszeć taki szum z sali sejmowej. Rzeczywiście ta debata trwa już kilka godzin. Przemawiała m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gerndorf, ale także przemawiał tutaj wnioskodawca, pan poseł Matusiewicz, który przedstawiał informacje dotyczące szczegółowe tego projektu. I to, co na początku chciałem państwu przekazać, to informacja dotycząca tego, czy rzeczywiście te rozwiązania sprzyjają nam do standardów krajów Europy Zachodniej, czy nie. I specjalnie właśnie dla państwa, to znaczy Radia Maryja, przygotowałem taką informację dotyczącą chociażby funkcjonowania tego systemu w Niemczech, bo w ostatnich dniach dużo takich niebezpiecznych informacji pojawia się w różnych mediach, informacjami posługują się politycy opozycyjni. Ja przygotowałem przy gazie 95. konstytucji niemieckiej. Zajrzałem wczoraj gdzieś tam zdanie, że pozwoli to zacytuję, o powołanie sędziów Trybunału Federalnego, czyli Sądu Najwyższego, decyzje właściwe minister, to jest minister sprawiedliwości wraz z komisją do spraw powoływania sędziów składającą się z ministrów sprawiedliwości landowych, tak zwanych krajowych, czy członków wybieranych przez ministra. No, dobre pytanie, ponieważ ja bym sędziów Sądu Najwyższego wymianowani przez rząd na propozycję Rady Przemysłu Sędziowskiego Polacji, również minister sprawiedliwości, że to będzie kandydata na do Sądu Najwyższego, ostatecznie kandydatura jest podpisywana przez króla, ale minister sprawiedliwości na wielu etapach różnych krajów pojawia się jako przedstawiciel władzy wykonawczej, które mają wpływ na kształtować tego sądowniczą. Dlaczego o tym mówię od samego początku? No dlatego, że każdy zarzut, który jest kierowany w naszym adresie do na pewno słuchaczy, ale doskonale wie, co u nas mówię, bardzo często się pojawią, to taki, że minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, że dzieje we władzy sądowniczej. Pani
ministrze, ale z takimi sytuacjami mamy do czynienia w ostatnim czasie. Nagminnie, kiedy lider Platformy Obywatelskiej, kiedy też Sławomir Neumann wspomniany, jakieś groźby, które mogą mieć znamiona groźby kanalnych pod adresem posłów, ale także pod adresem dziennikarzy są kierowane różnego rodzaju groźby, choćby przez posła Tomasza Lenca, Waldemar Żurek, sędzia, który też jest dosyć znany opinii publicznej, z KRS-u, rzecznik KRS-u, mówi, że wszyscy, którzy dopuszczają się łamania konstytucji, staną przed Trybunałem, będzie rozliczał, cytat, rozliczał Trybunał Stanu polityków, którzy przed nim odpowiadają, a inne osoby, które tworzą projekty antykonstytucyjne, będą odpowiadać przed sądami powszechnymi. Mówię to państwu z pełną determinacją. Jest powszechne zastraszanie władzy ustawodawczej w tym w tym zakresie. Zamach na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf pierwszy, kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistniania tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, kto czyni przygotowania, a o tym mówił Grzegorz Schetyna, do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf trzeci, kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowych konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3. Nie ma tutaj wyczerpanej kategorii od artykułu 128 kodeksu karnego. Nieużyteczne, a jeszcze tylko przeszkadza. I takich mamy, proszę Państwa, absolwentów Warszawy. Bo ona mieszkała kiedyś w Warszawie, wyprowadziła się pod las, bo nie miała pieniędzy, musiała oddać dom, musiała oddać wszystko i kupiła się bankę w lasem za złotówkę. I okazało się, że ona wcale tam nie mieszka. No i tu przyjechała, ale ona nic nie nadaje się do tej Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że warszawianka to udaje. Warszawianka ciągle coś kręci. Warszawianka jak faryzejka. Co innego mówi, co innego robi, co innego myśli. I po prostu ona wypadła z tego rytmu kręcenia, oszukiwania. Tam miała prosta z lasu do domu i tak dalej. Jakiegoś kruka, jakiegoś kota miała, więcej nic. No i takie życie już przed śmiercią. Koń się wpadła różna baba na pomysł, że to jeszcze przed śmiercią to właśnie o to chodzi, żeby się wyszaleć. Tak jak ten przewyłowić. Proszę Państwa, i Żyda, Chorus i Szef. No więc ja i Żyda, proszę Państwa, jako ta żona faraona, jako ta sekretarka sztuczna, bo przecież mnie nie ma, bo przecież ja już w ogóle nie istnieję. Działam jeszcze, działam. Ile ofiar może zostać złożonych na ołtarzu obrony ich demokracji, więc raczej należy się spodziewać,
czy tamta strona, pan ministrze, nie odpuści, czy rząd jest przygotowany też na taką ewentualność, która z merytorycznością, z argumentami może mieć niewiele wspólnego. Na cegle, żeby po prostu już nie mieli wymyślić.
A panie Łukasz napisał cytat strażnicy, był to już dawno, a może w XX wieku, że gdyby Jezus żył w naszych czasach, to przecież za to, że Jezus wyprotestował przeciwko wojnie, to nie ten wojuje, ten odmykać gminy, to by go sami katolicy zabili. Przecież mafia żydowska, watykańska, albo odwrotnie, to jest jaka mafia. A no właśnie, a no właśnie. Jezus Chrystus całkowicie był apolityczny, to po pierwsze. A zbroić się do wojny, no, ale widocznie taką sytuację mają ludzie ze swych celi, którzy tak postanowili wiedząc, co w Polsce powinno być na pogranicy okolicznych, bo to LGBT Michał od tej organizacji, wolna, szkoda, miło, żywiła, a to jest skandal. Dlatego też, ponieważ nie było tej dobrej organizacji, to nie dlatego, że to LGBT, co by było kucza to wszystko pierwsze, ale dlatego, że nie było tej dobrej organizacji. Że Brzeźniewa nie wsadzili na ten ostatni wóz, Wielka nie wsadzili na ten ostatni wóz. Sama jechała ateistka, skandalistka i w końcu zeszła, w końcu wóz jechał ostatni pusty, a jeszcze ktoś napadł, że była bójka, musiała interweniować gdzieś daleko na ochocie, policja, także dobrze, że nas nie było i już. Ta ustawa w rzeczywistości została uchwalona. Ustawa uchwalona, losowanie. Komisja rozpoczęła pracę tuż po zakończeniu bloku głosowania w sali plenarnej. To posiedzenie komisji zostało przerwane przez przewodniczącego posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza. Powody są dwa, takie jak dwa są punkty porządku dziennego. Rozgrzane. To ustawa o komornikach. To chyba Bronisław Komorowski mówił tak, że sędzia jest rozgrzany, to senator Lidia Staroń będzie bierze udział w głosowaniach w Senacie. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, tak jak zgłoszonych jest ponad 1300 poprawek, większość jest zgodna przez opozycji, która te poprawki zgłosiła w formie pewien warunkiem ich procedowania jest to, żeby pojawiły się w wersji elektronicznej, tak żeby wszyscy posłowie mogli się z nimi zapoznać, między innymi za pośrednictwem swoich sejmowych tabletów. Biuro Legislacyjne Sądu zajmie się po prostu skanowaniem tych kolejnych kart zapisanych bardzo gęsto poprawkami obydwu opozycji dopiero kiedy ten szmur wreszcie zakończy. Pozwolę panu przejść do samej poprawki. Tej audycji kolejnej dyrektor, audycji naszego radia. Tutaj ustawy o komunikach. Proszę o naciskach wymuszaniu ze strony Zachodu. No, wiecie Państwo, nic za darmo nie ma. Tak jak tutaj ktoś ten też piękna audycja była na temat internetu, że nic nie ma za darmo. Jeżeli Państwo wchodzicie do internetu, to dajecie Państwo wszystkie namiary. No tam Żydy, to tylko czekają w tamtej stronie, jakiejś strony, bo ty nawet nie wiesz jakiej, żeby dać kwestię, żeby dać inny nazwisko. I tutaj Google bardzo chętnie chce, teraz mają takie tytuła opcje, żeby jeszcze raz się zalogować, ale to co podanie imienia i nazwiska, a ludzie może sobie nie życzą podawać zbyt często imienia i nazwiska, gwiazda, gdy też tajemnicze też. Także proszę Państwa, no Polska ma takie opcje może najlepsze wybrała, bo tak, nie wpuściła tych uciekinierów i chociaż trzeba było im pomóc, ale no niestety, jeszcze z nimi to by ktoś mógł wejść, bo oni nie są z nimi, jeszcze ktoś z nimi mógł wejść w czaki, w tych ludzi, tego pokoju, którzy mają złe zamiary, no to nie jest tego normalne, żeby tak sobie przewytalić to pomysły, żeby tak sobie przewytalić centralnie, a tego tam była i musiałaby zginąć, to by kurwało do ręka, byłaby ślepa, by kurwało przekrywało ciało, skłonić metalu, jakimi drutami przytali, no to chyba to byłoby, no, nie do pozazdroszczenia. Także widzicie Państwo, no Polska, dobrze zrobiła, że na siłę nic nie można zrobić, jeżeli się proszę bardzo, jeżeli oni chcieli sobie sami przyjąć tych uchodźców, to nie chodzi, jeżeli są bardzo bogaci, że ich na to stać, proszę bardzo, ale
byli doświadczeni, byli pobici. No widzicie Państwo, jakie doniesienia słyszycie Państwo. No, także tutaj może, żeby jeszcze ten naród więcej się modlił, bo tutaj też była opcja takich smusowych insektów, insektów, widzicie Państwo, jak oni się rozwijają tutaj nad Wisłą, za Stadionem Narodowym, na Pradze Południe Warszawie, to nie jest niesławny ludowi modlony, a nie oni do używania sektów. Tutaj nie jest Ameryka, tutaj nie jest Angloameryka, bo jest ludzie im to daleko, to dopiero tam ludzie, którzy nie grają, nie rzeszczą, nie krzyczą w Sejmie, Sejmie to też nie są mormoni, to też nie są wierzący, to są ateiści, dlatego ta organizacja i Sejmie jest zła i ta organizacja w pochodzie LGBT jest zła, dlatego, że tam nie ma jachta i dlatego zrezygnowały dzisiaj z LGBT, dzisiaj to znaczy w tym roku, w 2017 i zrezygnowały się też w Sejmie w 2017. Także jestem tą wszystką sekretarką, nic nie żyje jak żona faraona, co jest zrozumiałe, no i mój faraon też nie żyje, ale to moje wspomnienie, historia cała, na skórze, na welinie, na papierusie, wszystko to jest pisane proroczo. Że nawet archeologia, jak w ziemi zrobią, no to gdy mają jakieś nieścisłości w swoich badaniach, w swoich szkicach, to dają pierwszeństwo Biblii. Dają pierwszeństwo opisowi Biblii, że Biblii się ufa, czyli Biblia jest Słowem Bożym i mówi prawdę. Także jeszcze raz, bo ponieważ tutaj w Warszawie nie czci się jakieś takie księgi jak Biblia, tutaj w Warszawie mają do sobie Rewiasz i Różaniec. Także to świat rzymski, rzymsko latyński, maherowy. I oni mają jak taki zmierał tego papieża na to, że bardzo blisko pociągu nie tak, a nie się tam dali do Użykowi, Biblia mówi do domu żałoby, bo to nie muszę to wypoczuć. Wtedy to pójdzie do domu żałoby. Ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Obejmuje ona zakazem nadawania nazw propagujących totalitaryzm i reguluje kwestię usunięcia obiektów aktualnych o charakterze nieużytkowym. W tym pomniku jest z nami pan dr Jerzy Pukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze. No i chciałbym się zapytać, dlaczego tak późno, po 28 latach z obalenia, tak zwanego obalenia komunizmu, nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu, w tym właśnie nas propagującą tutaj talizm czy Nawet ksiądz wasz na religii mówił nieraz, że właśnie w narodzie izraelskim, jak w domu było dużo dzieci,
a to było błogosławieństwo miasta. To też świadczyło o błogosławieństwie jak nie chodzi. Tak gdyby się mówiło, że program był inaczej, jak ja to rozumiałem, żeby jak przechodzę do Wielkiej Brytanii, nie zaglądałem, nie dajcie się w bajki, nie wierzcie, bo Żydzi was zwiedzi. Oni te skadały, a poseł Paweł wyraźnie mówił, boi się, że na próżno się nad wami natrudziłem, gdy wracacie do żywiołu, do sabatów waszych, do kabał, do bajek, do żydowstwa. Gdyby się wtedy na filmie spoznali Jezusa Chrystusa, już jakiś etap zrobili, no bo to mówiłam, że zatem Mojżeszowi nie cały czas i nie tylko Żydom, ale no właściwie to tylko Żydom, ale potem, że dwa przykazania dla wszystkich ludzi, miłość do Boga nade wszystko, a miłość do tego, jak kiedy to mogło. To co, że i poganie też byli bogatsi, i poganie mieli jacze Boga wysłali. Moje proroctwo spisane są na skórze, na Welinie, na papierusie, na ścianie, na cegle, w piramidzie. Ja, sztuczna sekretarka, już nie ruszę, nic nie żyję, nic nie wiem, mój mąż też nie istnieje. Ale proszę Państwa, jest ślad. I największy ten ślad i najwyraźniejszy to jest Pismo Święte. A to, co jest najwyraźniejsze, to was diabeł odciąga od tego. No i tam w czerwcu gadają, narzucają, gadają na temat książek. Tak dużo. To, że nawet już nie widzicie tego, ale o co chodziło satanowi. Także nie słuchajcie ich, bo oni kłamią też w gazety wyborczej. Mało kto kupuje. Janek Witek to zaprowokował. Wyprowokował to. Zachodził tam Janek Maciej Witek i skonał, umierając na zawałce. Do widzenia. Także powiedział Janek Maciej Witek, że nie dać wydobu mieszkania. No i ta wydoba, że tu dzielnictwa, ona już zasiliała cały. Bo była czarna lista, która mówiła, a ten prezes przez ten telefon raz tu dzwonił, chciał nas nastraszyć. Też mobbingują, to też będzie wszystko w sądzie. Czy gdyby ustalany był z tą aferę prezydent Szydlika do Polski, że w razie pojawią się prezydent afery z prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyby sędzia w Stanach Zjednoczonych zaferował asystentowi, proszę się nie nerwować, ja rozumiem, że to jest nerwowa sprawa aferowa. Ale to jest tak, że no, audycja z 18 godzica i minęła ze 12 godzica. Minęło to, minęło to. Aby można było zdegradować premier Tyskia i tu komunistycznie tak jak ja to też wstydziłem. Natomiast to już padło na wszystko, że te pierota Szymaszewskiego, to ja chciałem się wrócić w sensie za mój kraj. Ale pytałem mu tak, czy gdyby podobna sytuacja miała miejsce w naszym sądzie, gdyby sędzia się oferował sądu oraz pan asystentu pamięci narodowej pana doktora Jarosława Szczanka, żeby na 22 grudnia gwarantuje, że przeszedł się zaufanie, wskazać tyle, przekazać dodatkowe informacje w trakcie spotkania, to czy taki sędzia miałby prawo dalej funkcjonować w Stanach Zjednoczonych i w jego sądzie? Otóż myślę, że to jest pytanie retoryczne, które chcę Państwu odpowiedzieć. A czy wiecie o tym, kto rozstrzygał o tym, że pan sędzia Wileński o nim mowa? Człowiek, który w 10 latach wchodzi za osobę nieskazitelną polskiej wymiaru sprawiedliwości, który sądzi w sądzie prawie. Czy wiecie, kto zdecydował, że może dalej wykonywać zawód? Otóż są byli.
strajcy. Z jednej strony w zasadzie powinien być wystarczający argument. Wystarczający argument mówiący o potrzebie, bo to jest zasadne przeszkijanie w wypadku postępowania dziennikarzki, że ten sąd najwyższy kompletnie zawiódł te egzaminy Waltera. Ale to nie jest jedyny przykład. Można podać przykład na najlepsze powierzchni znane, ale tylko do powodu najbardziej znanych działów, spowodował, że na dobry gest, dobrej woli ludzi, na dobrych ludzi reagować i nie mieszać się z trudem, gdzie mówię wyraźnie nie, czy za trudem złym celu, czyli mocowym. Także nie sejmie pod sąd. Nigdzie nie idź, bo nie krytykuj, mów od siebie, nie powtarzaj cudzych słów. To jest temat ze szpitala psychiatrycznego, dziennego pobytu, na który czeka na każdego warszawiaka. I tak jak piękny program jest, tak nic z tego programu nie skorzysta. Tak jak jest piękny program w Biblii, nic z tego programu nie skorzysta, bo przecież nie czytają pisma tego wkulu AKK, Akademia Teologii Katolickiej. Nie wykładają pisma tego, nie ma w programie. Mój kolega z podstawówki Mirosław Piłąc, to był na czwartym roku wkulu w Lublinie, jeszcze nie miał programu, już nie będzie miał, już nie miał Biblii. Ciemny był jak tam akabrotu i tam, co tam napisane w księdze, ja przystałem, to co ci mówię? Ja mówię nie, to jest rydwan Boże, drukuj i on nie długo zadziała, organizacja Boże i Słuchu. A ta wasza diabelska LGBT i ateistyczna celka jest tu do deszcz. Ojciec Janoszewski czy Czesław Kiszczak, jak również nie powinni oni posiadać waterów i
Rosjan, bo to również nasze porozumienie zabiega pana prezydenta Rzeczypospolitej, a jeszcze pół zdania, jestem bardzo wdzięczny odnośnie Komunistycznej Partii Polski panu Zbigniewowi Ziobrze, jako prokuratorowi generalnemu, że zlecił w swoim ministerstwie czy prokuraturze krajowej konkretne działania mające na celu wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o delegalizację tej. Przypomnę, w 2002 roku przez sąd, niby w niepodległej Rzeczypospolitej, Warszawski Sąd Okręgowy, zarejestrowanej partii mającej w statucie komunizmowi, mającej na swojej stronie internetowej sierpnie płot, odwołujące się do hasła proletariusze wszystkich krajów Polski się. I taka partia, mimo że artykuł 13 Konstytucji zakazuje istnienia jakichkolwiek organizacji propagujących ideologię nazizmu, komunizmu, faszyzmu i innych totalitarnych systemów, taka partia sobie istniała, zarejestrowana za czasów rządów tych, którzy się układali z komunistami w Magdalenie. Bardzo dobrze, że pan minister Macierewicz chce odbierać stopnie zdrajców. Bardzo dobrze, że pan minister Ziobro chce delegalizować Komunistyczną Partię Polski. Wspaniałą robotę prowadzi szef Urzędu do Spraw Kombatantów osób represjonowanych, pan Jan Kaszczyk, który wiele pogrzebów prowadzi, organizuje, składa hołd rodzinom żołnierzy wyklętych. I mam nadzieję, że również pan doktor Jarosław Szalek jako prezes IPN-u dołączy do tej grupy, mimo że on nie jest do nas należy, bo przecież PN jest tą instytucją, która zajmuje się przywracaniem czci i honoru żołnierzom niezłomnym, którzy tak chcieli pozbawić komuniści, że dołączy również w aspekcie takim, który nazywam sobą dekomunizacją, porządek, porządek, ale ja, ponieważ nieładnie może używać słowa dekomunizacja w stosunku do cmentarza, to ja zawsze mówię uporządkowanie powązków, czy też przywrócenie powązkom ich właściwego charakteru w każdym mieście do alejów zasłużonych na cmentarze. I to władze każdego miasta sobie muszą to uporządkować, ale jest w każdym kraju jedna nekropolia, co możemy nazwać narodową. Po przestaniu w Polsce mamy takie nekropolia, czy wiersze, na powązkach wojskowych mamy jeszcze małe, bo ziemi ma wszystkie w Krakowie i Świętę Drożdżowy, w Krakowie mamy na przykład te świętowanie świętego Jana w Warszawie, mamy świątynię Opatrzności Bożej, ale to jest takie proste pytanie, bym zadał wszystkim, którzy mówią, że jak kogoś gdzieś pochowano, to należy go tam pozostawić. Czy ktoś się wyobraża, że gdyby w okresie urzędowania jako generalny gubernator, został pogłowany w związku z marksistowskiego podobnych określa świadomość. W związku z tym, jak mają pieniądze, to mogą się przyjść do polityki.
mowa o postawach, proszę pan, ja też takiego słowa, to nie mowa o ludziach, ale mowa o postawach, o zakorzenieniu, żeby to też było jasne. Szczególnie w tych klimatach europejskich oni się chcieli tak dzielić, że ważniejsi. I wyszli na matołów, no, że cały świat się śmieje, że na matołów wyszli. Przygotowanie w grunt i w kościoła katolickiego.
Nie ma organizacji. Po co dają plakietkę Kredyt Agricole, jak to nie jest ten bank i nie ciska to jedno przy drugim, tak robi diabeł, jedno przy drugim, to jest podobny bank, ale to widzicie, że to nie jest to, ale po co ta plakietka tu ciśnięta, no widzisz? Mnie to denerwuje, zaraz, denerwuje mnie. A tu nie ma telefonu z kolei. Ta świetnica, która wierzy, że tak jak ona była taka, wiesz, wymowna, to ja jej tę kartę rozpoczynę. Teraz popatrzymy, Kredyt Agricole, dobrze. Dokumenty sporządzone elektronicznie wymagają wstępna i podpisu. Kredyt Agricole. Kapitał zakładowy, daj dziadu telefon, to jest najważniejsze. Nic. Kredyt Agricole, daj dziadu telefon, na nie ma organizacji, więc to zobaczę. Tam jest to kapitał zakładowy, po co komu kapitał zakładowy? Żeby się pochwalić, tak? Na pierwsze wrażenie, żeby to ładnie wyglądało, bo to przecież faryzeusze to musieli ładnie wyglądać, a więc bielą rysnić i tak samo tutaj. To nie jest kredyt, co już powiedziałam, to nie jest to, to jest bardzo ochrony kredytu. Kapitał banku ochrony kredytu. Historia, nie mam telefonu. Chcę zadzwonić i zwykle komuś kartę wciągnąć, czy kartę zbiegnąć. To nie mogę tu zainterweniować, bo nie ma telefonu, także widzicie Państwo, nie ma organizacji. Dlaczego mówimy lamusy? Dlaczego mówimy lamusy? Bo 1559, Grochowska 115, dobrze, telefon, nie ma telefonu, numer rachunku. Jednym z najczęściej przemycanych produktów. Miesiąc temu wykryto 115 kg słoni przetworzonej w specjalnie skonstruowanym baku paliwowym. W maju pewna Białorusinka próbowała dwukrotnie wieść do kraju nielegalnie 300 kg ukraińskiej słoniny. Na Białorusi słonina znacznie droższa niż na Ukrainie. Na bazarach za kilogram trzeba zapłacić co najmniej 10 zł, czyli 20 zł. Białoruś kupił słoninę, gdyż uchodzi tu za produkt ekologiczny i szybki w przygotowaniu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Minsk.
to widzą wszędzie u nas poprzez media, poprzez prawy. Nasilony atak na nasze wartości. Ale nie, podałem i ankieta trafia do mnie. Odczytam ją pedagogicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych jako tak zwany post sponsorowany. 22 pytania dotyczące kwestii związanych z naruszaniem przepisów etyki oraz etyki, a według samych ankietowanych katalog odpowiedzi zawiera nietendencyjne stwierdzenia mające przemawiać na niekorzyść lekcji religii. No i ja czytam także, że standardowym hasłem Fundacji Wolność od Religii jest obrona tak zwanych mniejszości bezwyznaniowej przed religią w walce o demokrację społeczno-demokratycznego i otwartego. No to ateizacja w tym momencie wkłada maskę tolerancji, ale religia w sztandarowym haśle jawi się jako coś opresyjnego, przed czym trzeba się bronić. Właśnie w imię tak nowoczesnych europejskich powiedzieć haseł jak demokracja i otwartość. Pytanie, kiedy ci demokraci i ludzie otwarci uznają, że są jeszcze katolicy, którzy też mają swoje prawa i którzy nieustannie muszą tych swoich praw bronić wobec nie tylko napaści, ale agresywnych napaści z różnych stron, no między innymi tej, o której pisze dzisiejszy nasz dziennik. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Panie redaktorze, od nas wszystkich Polaków, rodziców, wychowawców, polityków, po prostu nie możemy poddać się tej atmosferze i być czujni. Rodzice muszą być bardzo czujni, nie ulegać wpływom tego typu argumentów, potrafić pokazać ich tendencyjność, nieprawdziwość, złe zamiary. No i zależy to od naszego zwyczajnie na co dzień. Życia religijnego, życia pobożnego. Myślę, że też proszę Ojca, które chcą i będą się jeszcze nasilać, one nas, katolików, po prostu powinny martwić, powinny nas zbliżać do Pana Boga, niezależnie od tego, czy potrafimy walczyć z nimi na drodze, jeśli mamy z tym do czynienia, powiedzmy, czy to nauczyciele, czy dyrektorzy, czy mają odwagę stawić im czoła, to jednak w swoim życiu prywatnym musimy znaleźć tyle czasu, tyle siły, ażeby zbliżać się do Pana Boga i żyć według praw Bożych. Ja myślę, że taka nasza aktywność z jednej strony, z drugiej strony przykład będzie barierą dla można mówić o... No i też mówienie o nich publicznie, tak jak my dzisiaj, po to, żeby uwrażliwić, po to, żeby pokazać, że z czymś takim mamy do czynienia, jak czytam tylko na Lubelszczyźnie, szkolenia tak zwane równościowe objęły co najmniej 85 dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników samorządowych, więc uwaga Lublin, uwaga. Ja myślę, że my dowiadujemy się, ja wiem, że osobiście nie mamy częstego kontaktu z tymi środowiskami nauczycielskimi i żałuję, ale o tym dowiaduje się tutaj powinna być też także i reakcja polityków natychmiastowa, bo uważam, że my nie możemy tej sprawy pozostawić tak samej sobie, bo wtedy dyrektorzy szkół będą się czuli bardziej bezpiecznie, jeśli będą wiedzieć, że za nimi też ktoś stoi. No jestem bardzo zdumiona tym, że szkoły lubelskie, że wydziały oświaty lubelskie na takie rzeczy przyzwalają w lubelskich szkołach. Bardzo dziękuję poseł z Lubelszczyzny, pani poseł Gabriela Masłowska, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jest 8 minut po 14 i za chwilę wiadomości. Zresztą zapytał minister sprawiedliwości. Tak, proszę zauważyć, że moim zdaniem był to pierwszy taki krok, taki sygnał łagodzenia napięcia pomiędzy właśnie obozem władzy a prezydentem. To znaczy, że ten
sądów powszechnych z uwagi na opinię prezydenta, który postanowiono poczekać do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Widać, że jednak coś się wokół reformy sądownictwa dzieje i że ten sprzeciw prezydenta jest realny bez względu na prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś wieczorem z marszałkami Sejmu i Senatu. Tematem rozmów ma być sprawa ustaw dotyczących sądownictwa, a szczególnie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformował szef Kabinetu Prezydenta Krzysztof Szklarski. Poseł Arkadiusz Mularczyk z PiS-u mówi, że spotkanie jest potrzebne z uwagi na presję, jaka jest wywierana na prezydenta w sprawie reformy sądownictwa. Na prezydenta jest zmiana, olbrzymia presja, bardzo różni się wobec.